Lecimy. Ok, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole, w kolejnym odcinku, tym razem o grze, która uczy nas bardzo dobrze sztuki kłamania, a o Pandante będą rozmawiać Irek, Gelatulul i Piotrek, cześć, czołem. Hej, hej. To tak, jak słowem wstępu tylko tak napomknę, czym jest ta gra i tak dalej, i później się podzielimy, chyba każdy, tak jak wspominałeś, Janek, poza anteną, że każdy po prostu podzieli się swoimi wrażeniami z rozgrywki, bo samo Pandante to jest już druga edycja od Davida Sirlina. To jest przykład autora, który lubi kolejne edycje do swoich gier. Przykład autora, który nie słucha chyba feedbacku i lubi wydawać kolejne edycje, bo Pandante druga edycja powstała rok później już po pierwszej, bo coś tam było nie tak z pierwszą, znaczy tam sporo w sumie było, dosyć była taka zagmatwana, ciężkostrawna, a tą drugą edycję bardzo, bardzo postarał się oczyścić i uprościć tak, żeby maksymalnie łatwo wchodziła graczom, a jest to po prostu Texas Hold'em wzbogacony o dodatkowe umiejki, które pozwalają nam troszkę lepiej zarządzać ręką i kontrolować sytuację na stole. Także Pandante od Davida Sirlina, nie wiem, czy ktoś z was chce coś jeszcze dodać. No tak, no, reasumując, to jest poker, w którym z góry ogłaszamy, jaką będziemy mieli rękę, znaczy układ. A potem mamy elementy push or lucka, żeby do tego doprowadzić. No i możemy też blefować oczywiście. To też ciekawe jest, bo tam mówiliście o tym, że są te specjalne umiejętności, prawda? Umożliwiające tam między innymi nam podmianę kart, tak, u nas na ręku. I to jest też ciekawe, bo tych umiejętności tam jest, nie wiem, chyba z 4 czy z 5, a my w sumie prawie cały czas tylko graliśmy, prawie wszyscy żeśmy używali tylko tych umiejętności właśnie umożliwiających nam zbudowanie mocniejszej ręki, prawda? Czyli albo podmianie kart na ręku, albo tam dokładanie kart jeszcze na stół, na środek, a tam są też jeszcze innych umiejętności, tylko że chyba nikt nie jest w stanie nawet ich wymienić, nie? Tak z pamięci, bo tak rzadko żeśmy z nich korzystali. No nie no, jest spasowanie, to też parę razy korzystaliśmy. Bo ono umożliwia w kolejnej rundzie mieć jedną kartę więcej na start, no i potem odrzucenie jednej. Jest przecież podbijanie stawki. Dobra, z tego korzystaliśmy, tak, faktycznie. I to jest, to od razu powiem, że to jest chyba coś, co jest najbliższe czemuś w rodzaju all-in. Bo tu nie mamy możliwości sterowania tym, ile kasy wrzucamy do puli. W ciągu tego dobierania kart, tam tego river, jak to się nazywa. Ale na koniec, jak już wszystkie karty, jak już tych 5 kart wspólnych jest widocznych i używamy tych zdolności, no to możemy nawet dwa razy kazać każdemu przeciwnikowi dorzucić 5 do puli. Tak, co jest sporo. No. Tak, wybieramy. I to potrafi podwoić to, co podwoić tak, pulę. Tak. Mhm. I też. Więc to jest ciekawa umiejętność. A najrzadziej korzystali... No jest ręka samobójcy, new hand, tak. Czyli odrzucasz to, co masz i bierzesz w ślepo zupełnie nową. To raz widziałem. Rękę kart. To Igor się specjalizował w tym. Ale ja tak się śmieję, a na koniec nas ogrywał. Nie wiem, pozdrawiamy Igora w ogóle? Tak, a ja ostatnio... No, bo może tak. Kiedyś indziej. Oschle po tym, co robił nam przy stole. To... Ja pamiętam, jak ktoś zastosował umiejkę new hand dwa razy. Bo jest taka zasada, że tam można maksymalnie to w ostatniej fazie zagrać dwie te umiejki, trzeba je określić od razu z góry. No i można dwie takie same, no i wziął ktoś się tam, to chyba Antek, dwie ręce i dopiero sobie zdał sprawę, że kurde, jak miał za pierwszym razem dobrą rękę, no to by mi przykro było, że muszę ją wymienić na nową. Tak. Więc są też takie zamotki różne. No i jest też dołożenie szóstej karty. Co bardzo tak. Zmienia prawdopodobieństwa tych rąk, tych układów. Mhm. No bo tylko wtedy każdy może mieć potencjalnie lepiej, no bo mamy 6 wspólnych kart. I nieraz tak się kończyło, że robiliśmy układ wszystkim przy stole innym, tylko nie sobie. No ale to... No i podejrzenie jednej karty losowej, jednego wybranego tak gracza. Jest. To jest chyba tylko jako przygotowanie się do challenge'owania, tak. Czyli do sprawdzania. Tak. No i panowie, jakie wrażenia? Mamy wszyscy tam chyba po kilkanaście partii. Ja tam patrzyłem, 15 partii już udało mi się rozegrać łącznie na stole i na TTS-ie, bo na TTS-ie tutaj głównie też graliśmy Konrada moduł. Jest.
Ogólnie mi się podoba. Nie wiem, na ile partii to wystarczy. Ale pierwszy kontakt na pewno był bardzo pozytywny, bo aż nawet myślałem o tej grze po rozegraniu i domagałem się kolejnych partii. Mam za to poczucie, że jest tu pewne, może nie tyle niedopracowanie, co taka siermiężność. Trochę dwie rzeczy mnie denerwują i uważam, że za mało eleganckie. Jedna to jest ten żeton pandy dla kogoś, kto wygra rundę poprzez blef. Tak, wygra taką grę w tchórza, że zmusi wszystkich do spasowania. Tak, i tak wystraszy pozostałych, że wygra bez przeciwnika. Tak, i w nagrodę ma bardzo mocną zdolność na następną rundę. Znaczy, ale też musi okłamywać, prawda? Musi jeszcze blefować. No tak, ale mam poczucie, że to jest taka siermiężna łatka na to, że najpewniej zdarzają się partie, że nikt nie blefuje. No i my nawet, bo można wspomnieć, że ostatnie dwie gry graliśmy na wersji używającej zwykłej talii kart. I tam graliśmy bez tego żetonu i przy takim graniu, jak my to robimy, to nie było tak, że nie blefowaliśmy. A z kolei, jakby się trafił stół, który gra jakoś strasznie ostrożnie, to wątpię, żeby ten żeton tak naprawdę strasznie dużo zmienił. Więc jak są ludzie, którzy wiedzą, co chce ta gra robić i grają w ten sposób, on niczego nie wprowadza poza niepewnością co do zasad. Bo tam mieliśmy kilka. No, my często graliśmy bez niego też. Zapominaliśmy o nim, albo nie byliśmy pewni, kiedy, jak konkretnie te warunki wyglądają, kiedy się go dostaje i tak dalej. Druga rzecz, która mi się niezbyt podoba, ale to też raczej przez to, że jest trochę nieelegancka, no to jest Joker. Mimo, że to dzięki niemu wygrywałem, wtedy, kiedy wygrywałem. Ty niewdzięczniku. Bo on jest po prostu, no jest przepotężny. Gryziesz rękę, która cię karmi, no. No to jest Joker, który jest każdego koloru i każdego numeru. Tak. On został osłabiony w drugiej edycji, bo osoba, która wygra na Jokerze remis w challenge'ach, to nie zdobywa nagrody. Tak, więc tylko ten sposób to jest troszkę osłabiony. Tylko to jest nawet nie tyle remis, co remis na najwyższej karcie. Po prostu taka upierdliwa zasada, on i tak wychodzi tam raz na kilka gier. No. Może jakby był Joker taki na... Ale wisi w powietrzu. Wisi w powietrzu w myślach innych graczy, że kurczę, no może mieć tego Jokera. Nie, no nie ma, niemożliwe. Ja o nim nie myślałem jakoś bardzo. 60. Ale jakby liczyć karty, to mieć świadomość tego, ile już się przewinęło, to może faktycznie by to bardziej było obecne w myślach. Gdyby było tak, że są dwa Jokery i jeden jest przykładowo zawsze jedynką, ale ma wszystkie kolory, a drugi jest, powiedzmy, zawsze czarny, ale ma wszystkie numery, i byś tam odpowiednio jedną kartę czarną, jedną jedynkę wyrzuciło i nie byłoby już tego wyjątku z tym, że na remisie tam przegrywa, to myślę, żebym już nie narzekał. Ale tak, ten mi się wydaje za mocny i jest taka nieelegancja trochę w regułach. No to są te dwa zarzuty. Z mojej strony. Ale wiesz, to tak się przyczepię, ale poczekaj, ale na czym polega jeszcze raz? Nie elegant. Aha, dobra, że te remisy trzeba wtedy raz. Na tych remisach, tak. Okej, tak. Dobra. Bo też należy pamiętać, że prawdziwy, znaczy no, normalny poker, chociaż tutaj nikt z nas nie jest jakimś chyba wielkim pokerzystą, ale normalny poker jest też bardzo elegancki. Więc tutaj zawsze jak jest takie, jak widzę jakąś taką mechanikę, taką poza oczywiście tymi zdolnościami, ale jeszcze, że w tym rdzeniu jest taka mechanika, która mi się wydaje mało czysta, to trochę bardziej razi niż w innym wypadku. Za to też wiem, że wam się nie podobało to, jak szybko mogą się rozgrywki skończyć. No tak, to tak, że to mnie to trochę boli, bo znaczy tak, z jednej strony
To może ja tak powiem, nie? No, mi się, no mnie ta gra bawi. Mnie ta gra po prostu bawi. Jakby nie wyobrażam sobie za bardzo odmówienia partii w to i właśnie za każdym razem jak gramy w Pandantę, to zawsze mam ten syndrom, dobra, to jeszcze jedną partię. I nawet jak już kończymy, tam mówicie, dobra, już muszę lecieć, to tak myślę, kurde, no jeszcze jedną mogliśmy partijkę szybko odpalić, bo to szybko się to gra tak naprawdę. Tak, to jest 20 minut, myślę, standardowo, tak średnio na natomiast, natomiast właśnie, no ja się zgadzam, tak, że to jest jakiś tam wariant pokera, natomiast poker mi się właśnie kojarzy zawsze z tym takim no, siedzeniem po kilka godzin, prawda, nad rozgrywką i zagraniem no raczej kilkunastu rąk. I wtedy jak mamy, nie wiem, powiedzmy, nawet nie wiem, 6-8 rąk powiedzmy, jak zagramy, 6-8 rozdań, no to jest dla mnie wtedy ten czas, ta przestrzeń do tego, żeby tą legendę swoją budować, prawda? Że dobra, to teraz będę grał bezpiecznie, teraz tutaj zagram wariata, teraz znowu bezpiecznie, żeby zacząć wprowadzać ludzi, próbować, tak, wyprowadzić ludzi na manowce, którzy próbują obserwować to, jak gram i domyślać się, czy uzbierałem, tak, daną rękę, czy nie uzbierałem. A tutaj my, abstrahując od tego, że pierwsze partie to w ogóle nam się potrafiły chyba w pierwszej czy w drugim rozdaniu skończyć. Rozdaniu. No tak, jak trzy osoby oskarżają niesłusznie, to tak. Już jest po grze. To chyba nawet takie najbardziej epickie właśnie gry, to co mówiłeś, gdzie ktoś już dochodzi na te 115 ze 120 i jeszcze ktoś wygrywa, to też to, nie wiem ile było, 5 rozdań może, max. My zawsze graliśmy właśnie kolejne partie, ale tak szybko się to bardzo kończyło. Taki... Nie wiem, czy max to nie było 4. No 5 to jest to na pewno nie więcej niż 5, a może nawet i 4. Mm-hmm. Mi z kolei się to podoba, bo właśnie, bo to jest gra, która jest w pewnym stopniu push-or-luckiem. Mm-hmm. Prawdziwy poker też w pewnym stopniu jest, no bo zanim albo pasujemy, albo czekamy na kolejną odkrytą kartę, nie? Tylko tutaj jeszcze dodatkowo możemy sobie wymieniać własne karty na ręce. I push or luckiem, ukośnik, tak trochę powiedzmy hazardować, takie no, obstawianie i tak dalej. I generalnie to jest rodzaj gier, w których najgorsze, co się może zdarzyć, moim zdaniem, to jak będą za długie. Mm-hmm. W sensie jak już będzie to poczucie, że fajne, ale się mm-hmm. ciągnie. Mm-hmm. Więc tutaj niedosyt jest 100 razy lepszy niż przesyt. No tak, to uważam. Prawda, to też się zgadza. Szczególnie, że łatwo odpalić kolejną partię, a co do tego zarzutu o brak metagry, no bo właśnie o tym było to, co mówiłeś, mm-hmm. że nie budujesz swojej mm-hmm. legendy, no to na przestrzeni partii też przecież, jeśli grasz z tymi samymi ludźmi, no to nie ma różnicy. Na przykład wiemy, że ty zawsze oskarżasz. No ktoś musi was tam trzymać, do porządku was doprowadzić. Medalu pandy nie będzie. No ja tu... A, jeszcze chciałbym wrócić do tego zarzutu właśnie, bo już też przypomniałem coś, co mnie bolało w tamtej, jak zacząłem mówić o tym, że tam druga osoba miała prawie tyle, co było potrzebne do wygrania i właściwie bez swojej akcji inna osoba sprzątnęła to zwycięstwo sprzed nosa, że to byłoby takie poczucie niesmaku, gdyby grać faktycznie na kasę czy coś w tym stylu, tak jak autor proponuje. Że on uważa, że to jest jak najbardziej do tego przystosowane. No oczywiście też pewnie by się grało ileś tam rozgrywek w ramach jednego posiedzenia, więc to by się jakoś tam znaczy ja myślę, wyrównało. Że on dużo rzeczy proponuje, dużo rzeczy mówi, ale to nie jest wszystko wiążące, to co on mówi. No bo tam, no, ale to zaraz tam miałbym niesmak. No. Jakbyśmy grali, jakbym grał na kasę, tak oczywiście, że to byłoby jakś tam odczuwane w jakimś stopniu i bym miał to 115 ze 120 i nagle to jest po prostu z niczego przez to, że inni jakoś głupio oskarżają, po prostu wygrywaj na tym, jak się gra kończy, mimo że sam mam prawie tyle, co on. Mm-hmm. Ale wiesz co... Prawdziwym pokażę, nie wiem, czy tak się może zdarzyć. Ale wiesz co, powiem ci tak, że to jest bardzo ciekawy zarzut i ja się z nim zgodzę, że tutaj jakby można przegrać właśnie przez innych graczy, tylko... Ja trochę nie lubię tego, co powiem, trochę tego nie lubię, ale tak jest w każdej grze wieloosobowej, gdzie masz interakcję. W każdej jednej, czyli ten king banking. Tak, tak, ale w innych autor nie mówi, żeby grać na kasy. A, okej.
Znaczy ja bym tutaj chciał ten wątek poruszyć ogólnie gamblingu, bo na pudełku tak naprawdę oprócz samego tytułu mamy trzy informacje: gambling, lying i pandas. I ja sobie na przykład właśnie rozdzieliłem tą moją opinię na te trzy elementy, bo gambling rzeczywiście był dla mnie takim rozczarowaniem. Tutaj Piotrek mówił o pokerze, ja może przyrównam do Mahjonga, gdzie rzeczywiście mamy długą partię, mamy tą stawkę pieniędzy i powiedzmy ktoś może wygrać olbrzymie pieniądze przez nasz błąd, ale nadal się utrzymujemy, że to jest taka nasza pula życia i nią zarządzamy na długi czas. Tutaj ten gambling jest pozbawiony takiej stawki, no nie ma, bawimy się bardziej, nie? Gra tak naprawdę sprowadza się do takiej bardzo towarzyskiej dla mnie rozgrywki, gdzie stawka jest niska, bo właśnie to, co mi rozczarowało, a co okazało się silnym atutem tej gry, to jest właśnie gra obdziera trochę pokera z tej powagi. Ona w moim odczuciu właśnie nie ma za zadanie być taką mocnym tytułem do rozgrywania, ale ciężar jest położony właśnie po środku, czyli ten lying obok pandas. Czyli ten, dla osoby, które się nastawiają na gambling, na ten taki poczucie hazardu, mogą się czuć zawiedzione, bo cała moc tej gry to dla mnie jest ten właśnie lying. Powiem wam, jak grałem z moim synem, przechodząc do tej części lying, no i gramy sobie tam tą chyba pierwszą partię i on i, no, mu tłumaczę tam i tak dalej. We trójkę graliśmy, jeszcze jego kolega był, no i on, podpowiadam mu, on odkłada kartę, ja odkrywam kolejną kartę, tą widoczną, on mówi, o kurde, no ale wiedziałem, że powinienem sobie zaufać, nie? No ja mówię, no z takimi wyrzutami sumienia, mówię, no dobra, to weź cofnij, no ale widzisz, dobrze ci doradzałem, bo nie ma szans, żebyś uzbierał to, co tam położyłeś, tego full house'a, czy nie. No wiem, ale jakbym tej szóstki nie odłożył, to tam to by się uzbierał. No to dobra, to cofnij na rękę i gramy. Nie, dobra, tylko po prostu już dalej będę słuchał swojego instynktu, nie? Wykładam kolejną kartę, a dobra. Challenge'uje go, kurwa, a ten gnojek wyciąga full house'a i tą szóstkę, którą rzekomo odłożył na początku. Po prostu jak grom z jasnego nieba, mówię, ja pierdzie. I podwoił kieszonkowe. I to samo zrobił. Tak. I to samo zrobił Igor. W pierwszej rundzie tak, siada jak wariat, tego tak. Obstawia flusza, pięć kolorów. Mówię, Igor, ale są trzy różne kolory, nie uzbierasz pięciu. Weź, proszę cię, cofnij. Już bawmy się poważnie, udawajmy, że to jest poważna gra. Dobra, bawmy się. Kurwa, miał tego flusza. Po prostu. I te momenty są dla mnie najbardziej takie wpadające w pamięć, nie? Kiedy ta legenda została w tak niesamowity sposób stworzona, że to się zapamiętuje. Tak, no. Problem w tym, że człowiek zaczyna później wchodzić po prostu w paranoję i zaczyna szukać blefu w blefie podwójnego, potrójnego, nie? I już się podejrzewa o wszystko. Trochę jak w grze z ukrytym zdrajcą, ale po co położyłeś tą kartę, ale dlaczego? Tylko, że tu każdy jest tym zdrajcą, nie? I kurde, każdy ruch jest podejrzany. I wiesz co, w tym wszystkim właśnie mi się skojarzyła ta gra, te budowanie właśnie blefu, czytanie przeciwnika, to mi się strasznie spodobało w tej grze i skojarzyło mi się z Scapegoatem. Ty, Piotrek, nie grałeś, ale tutaj Galatolo wspominał o tej grze, gdzie mamy tą warstwę tak naprawdę w pierwszym momencie bardzo niewidoczną. Bo jak po ruchach graczy, to jakie karty odkryją, to jak my mamy czytać, że oni... że oni chcą nam przekazać jakieś informacje, nie? Tak samo ja, grając więcej w Pandantę, ja na przykład miałem dużo gorsze zdanie o tej grze, jako takiej głupkowatej, po pierwszych rozgrywkach, znaczy przyjemnej, fajnej, głupkowatej, nie? Nic więcej. Pośmiejemy się, gra do piwka i tyle. Ale właśnie po tych kolejnych partiach, już powyżej 10, tam około tych kilkunastu, zaczynam dostrzegać właśnie tą zabawę blefem na trochę głębszym poziomie. Te czytanie, tą rozmowę nad stołem, no ale dlaczego on zrobił to, jeśli ma to i to, no to powinien tak. Czy to jest podwójny blef? I to mi się strasznie podoba. Idzie na bok ta cała stawka, ten gambling, a dużo bardziej podoba mi się właśnie ta zabawa właśnie tym blefem, tak rozwój tej legendy i tworzenie, no tak jak Piotrek mówił tutaj, że właśnie no co z tego, z tej legendy, skoro zaraz ucinamy partię i gramy kolejną. No, ale zostaje, to już zostaje, ta reputacja jednak między nami zostaje i sobie tak jak ostatnio Piotrek mówi, no ale byłem przekonany, jak zaczął papać tym jęzorem,
że nie ma tego full house'a. I więc ty wiesz, że on wie i musisz zmieniać tą strategię, musisz na nowo budować tą różną legendę. I to mi się strasznie w tej grze podoba właśnie. No, mało jest gier. To jest trochę wina też, nie wiem, czy się zgodzicie, dzisiejszego świata gier planszowych, które uczą nas tego, że grę widać od razu, nie? No ma, czy znaczy na zasadzie czytania instrukcji już wiemy, czym ta gra jest, nie? A to jest trochę taki powrót do gier, wiesz, sprzed iluś tam lat, do gier naszych rodziców, gdzie tak naprawdę ta gra na pierwszy oka nie jest widoczna. Ta gra się dopiero tworzy właśnie między graczami i to oni tworzą tę grę. Można ją bardzo tak spłycić i zagrać tak bardzo nudno, ale jeśli ludzie zaczną się uczyć właśnie blefować, to naprawdę może być ciekawe. Tylko nie wiem, czy można tak oddzielać blef od hazardu w tej grze. Znaczy dla mnie w sensie hazard, ta stawka jest taka słabszą stroną, nie? Że jest... Czy mało, bo nie ma pola do manewru. Mniej... Tak, że więcej daje ci ten blef, ten moment lying właśnie, niż opracowywanie sobie strategii. No dobra, będę grał nisko. No nie ma sensu, bo to są dwa, trzy rozdania i ciach, koniec gry. Przede wszystkim tutaj wieczko. Nawet nie mamy wpływu na to, ile płacimy. No można od razu spasować, to jest fajne, że nadal możemy challenge'ować, mimo że spasowaliśmy już tak, na początku. Tak, ale nie mam tej możliwości podbicia stawki, nie? Znaczy, odpowiednikiem podbicia stawki jest to, co później żeśmy robili parę razy. Ty, Jan, chyba nawet byłeś, że tak powiem, awangardą tego rozwiązania, że po prostu od razu w ciemno wchodziłeś w bardzo wysokie układy i zmuszałeś wszystkich pozostałych przy stole, jeżeli chcieliby dobierać karty, tak? Te tak zwane snaki. Tak. Zwiększać znaczy, prawdopodobieństwo ułożenia sobie mocnej ręki, to musieliby bardzo dużo płacić. To jest kolejny mechanizm, który jest taki troszkę tam wyczuwa w nim sztuczność, żeby zachęcać do blefowania, no bo się po prostu wyżej ustawiamy, raczej nie mamy takiej ręki jeszcze, ale dzięki temu inni płacą więcej za wymiankę karty na ręce. No ale to mnie przeszkadza, bo to już jest takie... Że częściej w ogóle ludzie nie płacili, że częściej bardzo mocno zniechęcałeś, prawda? Pozostałeś tak, no ale właśnie, czyli wtedy to tak naprawdę obniża stawkę, znaczy pulę, no bo mniej kasy trafia do puli, jeśli wszyscy... No tak, pasują. Ale wzmacniasz swoją rękę, nie ma to wpływu na... a osłabiasz pozostałych. Natomiast też większe ryzyko, prawda, ponosisz, no bo jak nie uzbierasz tego układu, no bo żeby na tym najwięcej skorzystać, no to warto jest od razu tam trochę tak w ciemno, tak, wejść, tak, i powiedzieć, zadeklarować, że jakiegoś tam full house'a się ułoży, czy czwórkę. Jeszcze w momencie, kiedy no, z większym prawdopodobieństwem niż z mniejszym jeszcze jesteś daleko, tak, od tego full house'a, czy tej czwórki. I jest duża szansa, że ci się nie uda tego uciułać. W każdym razie ja chciałem powiedzieć tak, że mi się ta mechanika bardzo podoba, bo ona jakby ta oczywista część, tak, o której zresztą Silin mówił, to jest to, że właśnie on chciał jakby pokazać mechanicznie, jak działa to bidowanie w pokerze, tak, że jak są już bardziej wytrawni gracze, znaczy wytrawni, no przynajmniej tacy, którzy trochę obczajają, co się dzieje przy tym stole, to oni rozumieją, że jak ktoś po prostu wysoko wchodzi w pokerze, to znaczy, że on tym... nie wprost, tak, niewerbalnie daje do zrozumienia, hej kolego, mam dobry układ, mam dobrą rękę, mam mocny układ na ręku. Oczywiście może blefować, tak, a tutaj ta informacja jest explicite, od razu deklaruje, mam full house'a na ręku, mam czwórkę na ręku, mam tam, nie wiem, jakiegoś streeta, już nie pamiętam, co tam jest wysoko jeszcze. I teraz gracze sobie jakby po pierwsze mają od razu informację, co ja deklaruję, mają informację, jakie karty są na stole i sobie łatwiej są w stanie oszacować, prawda, czy ja w momencie, kiedy tak deklaruję, to raczej ściemniam, czy raczej faktycznie grożę, tak, ułożeniem takiego mocnego układu, plus dodatkowo właśnie już takie mniej oczywiste, to jest ta próba wystraszenia pozostałych graczy albo przynajmniej naciągnięcia ich na większe pieniądze, tak, żeby więcej władowali do puli.
No właśnie, bo to jest bardzo trudno jest przestraszyć graczy na tyle, żeby wszyscy zrezygnowali, nie? Żeby powiedzieli, no dobra, to nie ma co, wychodzimy stąd szybko, żeby nie nabić mu kasy, nie? Bo on tutaj odpowiada legendę, a i tak Piotrek z tyłu mówi, dobra, sprawdzam. Znaczy... Ja tutaj, wiesz, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, sprawdzam. No i tutaj właśnie wchodzi ten medalionik, tak, tej pandy, na który narzekał Janek. On mi się też jakby mechanicznie może nie podoba, ale on no jest tylko i wyłącznie właściwie po to, żeby nikt nigdy nie przeszedł na ten, bez sprawdzenia, tak? Nie wymusił na wszystkich innych pasu, tylko żeby jednak ktoś sprawdził. Znaczy nigdy, no. U nas się zdarza, że ktoś poszedł, tak? Ale już później sprawdzaliśmy. Znaczy, mi się podoba właśnie ten element, że ktoś na tyle mocno daje do zrozumienia, że potrafi wystraszyć innych graczy i za to powinna dla niego być nagroda, nie? No ale tutaj, tak jak mówię, tutaj ten no tak, ale to musisz obczajać ludzi przy stole, nie? No bo jak ktoś właśnie, tak. jak będziesz po prostu, wiesz, udawał junaka, znaczy no nie możesz tego robić bezmyślnie, właśnie przez ten medalion, tak? Bo z jednej strony, bo jakbyś nie było kary za, znaczy nie było takiego mega mocnego bonusu, tak, za to, że właśnie ściemniałeś i wystraszyłeś graczy, czy nie było de facto kary dla wszystkich pozostałych, takiej mocnej dla wszystkich pozostałych przy stole, no to by się często działo, nie? A tak to... No ale przecież często graliśmy bez tego medalu i te partie nie były inne. To moim zdaniem to zależy od graczy, czy jakie oni mają podejście, czy właśnie czy chcą sprawdzać, czy chcą blefować o tym. Ten medal trochę pomoże, a... No dobra, no okej. Okay. Ale sam okay. Nie załatwi. A dobra, a teraz jeszcze chciałbym, bo Irek tam poopowiadał o różnych rzeczach, ja bym chciał się jeszcze odnieść na chwilę do tego, bo powiedział o tym, że nie czuje stawki, tak? Nie czuje tego gamblingu w Pandante, że ten aspekt... Tego zagrożenia, jest taki, tak. Jak w tym na przykład Mahjongu, tak? No to jeszcze raz wrócę, no w Mahjonga się gra 4 godziny, a w to się gra 20 minut. Jakbyśmy... Tak, tak. Dokładnie. Jakbyśmy grali zamiast do 120, tylko na przykład do 1200, to myślę, że właśnie byłoby wtedy dużo bardziej to czuć. To jest kasus gier cywilizacyjnych, że jak są te gry cywilizacyjne, w cudzysłowie, trwające tam 20 minut czy coś, to nigdy nie jest to samo, no bo co cię obchodzi twoje państwo? Tak. Czy tam jakaś inna gra strategiczna, która zamiast trwać 3 godziny, trwa pół, no bo to i tak zaraz się kończy partia, zagramy być może ponownie, no to mnie nic nie obchodzi, więc to nigdy nie czuć napięcia i nie zdarzy mi się nawet zżyć z tym swoim królestwem. Tylko chciałem pokazać różnicę między takim Mahjongiem, właśnie gdzie ta pula jest na tyle duża, że możemy zbudować tą strategię. No tak, a tutaj tak, nie, tak, tutaj to się zgodzę. Prostu, to jest ten właśnie aspekt, który mnie nieco w tym Pandante uwiera. Ale czy w Mahjongu jest reset? Ale jest to na rzecz właśnie tego blefowania, nie? Na rzecz tej lżejszej wersji. Tu się pojawiają te pandas, nie? Czyli to odczarowanie trochę pokera, żeby takiego, moim zdaniem, ten element pand, który się pojawia na pudełku i wszędzie, to jest właśnie takie złagodzenie pokera, żeby to nie było właśnie tak na poważnie. Ale to jeszcze, czy w Mahjongu jest w ciągu jednej rozgrywki resetowanie całkowite tych kamieni? Tak, 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 tak. No stop jest na rozdawanie. Tak, okay. Kamieni. Tak, 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 tak. Tak jak no. Kart. Dobra, a druga rzecz to jest... znaczy, nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, ale w każdym razie być może polemizuję teraz sam ze sobą, ale Sirlin jakby obstawia, i ja się z tym zgodzę, że ta gra jest bardziej skillowa niż na przykład czysty Texas Hold'em. Albo już o Mahjongu to już w ogóle nie wspominając. O co chodzi? No po prostu masz dużo więcej narzędzi, tak, do tego, żeby grać sprytnie. Ja nie mówię, że jest lepsze, gorsze, czy jest gorsze, to już tam niech sobie każdy oceni, tak, ale na przykład możliwości gdzieś tam wpływania, tak, na ten stan gry są dużo większe niż w pokerze, gdzie no w pokerze po prostu dostajesz jakieś karty na ręku i cała reszta to już jest po prostu ta ściema, tak, i kolejne właśnie rozdania, których jest milion i budowanie tej swojej legendy, tak, a tutaj masz, no, bez porównania dużo większy wpływ na tą swoją, na ten swój układ, tak, na tą swoją rękę i też
dodatkowo dzięki temu na tą ściemę, tak, potencjalnie na ten potencjalny blef albo i nie blef, który będzie sprzedawał współgraczom przy stole niż w takim czystym tym hold'emie czy w mahjongu, tak, gdzie właściwie. Ale czy to nie jest kwestia większego skillu, a może kwestia po prostu łatwiejszego uzyskania układu, bo zamiast czterech mamy sześć kolorów, zamiast, znaczy, no, tak jak mówisz, są te umiejki, które nam wspomagają nas w tworzeniu tej ręki, to nie wiem, czy to jest gra większego skillu, czy po prostu nie zostało to ułatwione, żeby właśnie te układy tryskały nam do rąk. Ale wiesz, ale zgadza się oczywiście, że układy będą mocniejsze, że są większe prawdopodobieństwa, ale mimo wszystko masz większy dużo wpływ na stan swojej gry niż i poniekąd też przeciwników niż w pokerze, tak? Jeżeli chodzi o te mechaniki. Znaczy ja widzę to tak, w pokerze mamy kilkugodzinną, powiedzmy, tak jak mówisz, rozgrywkę i tam poprzez znaczy, te nie, ale godzin poczekaj, tworzymy zróbmy krok wstecz, weźmy jedno rozdanie, pojedyncze rozdanie. Nie, on mówi, Piotrek mówi o jednym rozdaniu, to ja wiem, o co mu chodzi, ale na 100%, jeśli słuchają tego fani pokera, to ciebie, bo ja się pod tym nie podpisuję, bo właśnie nie jestem przekonany, bo myślę, że nie zgodzą się zupełnie z tym zarzutem. I że to mi się kojarzy z czymś w rodzaju, że jak są jakieś szachy, ale dodamy jakiś nowy rodzaj figur, coś w tym stylu, żeby było jeszcze, o, choćby te szachy 2, też tego samego autora, z jakimś tam elementem licytacji, jakieś takie różne rzeczy. No to pewnie ktoś, kto jest faktycznie fanem szachów i na pewno kuma tę grę, no to on też pewnie by to wyśmiał. Więc to jest... Ja bym się właśnie nie podpisywał pod żadnym mówieniem, czy to jest bardziej albo mniej skillowe, bo to jest... bardzo zależy też od tego, gdzie sami siedzimy. No ale dobra, ale... No faktem jest, że jest mechaniki, czy jak to nazwać, to jest więcej tutaj. No po prostu mamy więcej akcji, więcej... rzeczy robimy w ciągu jednego rozdania. Jest bardziej planszówkowy. No tak. No ale dobra, ale zgodzimy się, że jakby sama możliwość tego, żeby w trakcie tego rozdania zobaczyć zamiast w hold'em jest ile? Jest 5 na stole, 2 na ręku, tak? Czyli 7 kart zobaczysz i tyle, koniec. Nie masz żadnego więcej wpływu na nic, a tutaj możesz zobaczyć sobie 7 plus, nie wiem, no chyba 11 czy 12 kart możesz, tak? De facto zobaczyć na możesz przewinąć przez rękę, no to jest różnica, po prostu. Już tam abstrahując od prawdopodobieństw, bo tam też te deki się różnią, tak? Tu jest 6 kolorów, tam po 10 kart, plus te jokery, ale ten, znaczy tak, joker tak. Jeden. W Pandanto jest 6 kolorów, ale próbowaliśmy raz zagrać na zwykłej talii, znaczy no dwie gry rozegraliśmy i też się dało. Tylko trzeba wtedy zmienić tę kolejność układów. To mieliśmy tam od Konrada zaproponowane. Znaczy powiem ci tak, na tym etapie, na którym jestem, nie jestem w stanie tego ocenić, nie widzę tego skillu jeszcze. Być może po 20 czy 100 partiach zacznę dostrzegać możliwości. Na razie jestem na etapie zabawy tym blefem. Jeśli mam dobrą rękę od początku, to bardziej zastanawiam się teraz, ok, jak to rozegrać dobrze, żeby właśnie nie dać się poznać, nie dać się odkryć, tylko właśnie po cichutku, gdzieś tam sobie z tyłu, albo wręcz przeciwnie, głośno, ze śmiechem, zająć dobre miejsce, nie? Więc ja na tym etapie jestem, nie rozważałem tego jeszcze pod kątem... No tak, ale widzisz, porównałeś to na przykład tak z mahjongiem, tak? No. Jeśli chodzi o, no, o stawkę, tak, jeśli chodzi o te ryzyko, poczucie ryzyka, nie? No bo tutaj ryzyka żadnego nie czuję przy tak krótkich partiach. No tak, ale jeżeli chodzi o skill, o możliwości, jakie masz manipulowania tym, to tutaj też jest, no to jest nieba ziemia na przykład w porównaniu z mahjongiem, czy właśnie z tym hold'em. To może tyle, może tutaj aha, bardziej mi chodzi. O tym mówisz. O, dobre, to jest dobre. Powiedz, że jest tu więcej skill niż mahjongu, no bo Jurek jest fanem mahjonga i zobaczymy, czy się zgodzi. Bo to jest według mnie to samo, co jakby był fan pokera. Wiesz co, no bo tak, w mahjongu no bo w mahjongu mechanicznie no rzeczywiście nie mamy możliwości innego zagrania poza dobraniem kamienia. Dobranie kamienia nie jest żadną mechaniką, tylko... to jest automatyczne, tam nie masz żadnej decyzji, masz tylko odrzucenie kamienia, to jest jedyna mechanika, jaki kamień odrzucasz. Nie? No to odrzucenie, no to mechanika to jest odrzucenie kamienia, czyli decyzja taka, obliczenie prawdopodobieństwa w głowie
jak mogę się wystawić, nie? Tam bardziej zależy nam na tym, jak komuś nie dać wygrać, niż, a na drugim miejscu często, że kiedy my chcemy coś uzbierać, znaczy zawsze chcemy wygrać, nie? Ale ryzyko jest bardziej, większy stres jest przy odrzucaniu, żeby komuś nie dać wygrać. No, ale ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia skillu. No więcej możliwości daje pan Dante, jeśli chodzi o te umiejki i tak dalej, nie? To o to ci chodzi, tak? Tak. No plus... Zabawy tym co plus, się dzieje na stole. Plus właśnie jeszcze to obstawianie, nie? To, co właśnie Janek gdzieś tam zaproponował, tak? W którejś partii i my żeśmy to też w jakimś stopniu podjęli, tak? Czyli to bardzo wysokie ustawianie już tych początkowych bidów, tak? I tak naprawdę blokowanie... Znaczy, blokowanie to jest za dużo powiedziane, ale takie no wrzucanie mocno żwiru, tak, w tryby pozostałych graczy, tak, to, że my sobie dobierzemy tych 11 kart, a oni zobaczą 7 czy 8. I to już też robi różnicę, tak, to też ma olbrzymi już wpływ na prawdopodobieństwo ułożenia jakiegoś mocnego układu dla nas i dla naszych pozostałych graczy. Także, no w Hold'emie tego... Znaczy, no w Hold'emie, no to no pieniędzmi to się robi, tak? Że po prostu się wchodzi wysoko, tak? Z tego, co rozumiem przynajmniej, żeby... No ja tutaj nigdy tak głęboko w analizę nie wchodziłem. Zawsze traktowałem to właśnie, tak jak mówię, cały ten ciężar na tworzeniu tej legendy. Jeśli miałem już dobrą rękę, no to było z górki, a jeśli nie, no to jeszcze tam ewentualnie musiałem kombinować. Więc trudno mi tutaj zawyrokować, nie? No dobra, ja też może ten, może Janek ma rację, także to się za bardzo no ale fajnie, bo inne tutaj... inne spojrzenie też, mówię, ja inaczej na tą grę po prostu zupełnie patrzę. Znaczy, no to pozwala pokazać te myśli w każdym razie, że odczucia są inne jednak, no jest więcej, w ciągu jednego rozdania się więcej robi, no i na przykład tutaj w Pandante się mało pasuje. Chociaż potem zaczęli mi trochę ciężej pasować. Ale ogólnie autor uważa fakt, że w pokerze często się po prostu pasuje już na samym początku. On to uważa za wadę tej gry i to też podejrzewam, że jakiś fan pokera by się z tym zupełnie nie zgodził. No i tu faktycznie jest mniej tego pasowania takiego przedwczesnego. No, ja to się pod tym pięcioma rękoma podpisuję, że ile razy ja nie grałem właśnie w pokera, to zawsze wyobrażałem sobie, że siedzę z tym cygarem, prawda, z tą whisky, siedzę tutaj, te żetony po prostu mnie tak przysłaniają, że mnie nie widać, tylko ten dym za tej kupy żetonów, a kończyło się tym, że przez półtorej godziny tylko robiłem pas, później raz wszedłem, jak miałem mocną rękę, to wszyscy inni spasowali i na koniec tylko musiałem się wykupywać po raz kolejny. I to jest ta różnica, ja teraz sobie sam zaprzeczę, że poker jest fajny dla ludzi, którzy mają kilka godzin do tego, żeby sobie właśnie siedzieć przy tym stoliczku i pasować przez kilka godzin, a tutaj, no to co żeśmy wspomnieli, że tutaj tą partię gramy 20 minut. Tak, trochę jak w Trick Takerach, nie, powiedzmy Wizard, masz 10 rund, no i w gorszych momentach, kiedy ci ręka gorzej podchodzi, no to próbujesz to jakoś przetrwać, dopasować się, żeby odbić się, powiedzmy, punktami w lepszych rundach. No tutaj właśnie, nie, no tutaj tego nie ma, tu albo wygrywamy, albo przegrywamy, zazwyczaj jedna, dwa rozdania i jest po meczu. To, co mi się najmniej chyba w Pandante podoba, to jest to, że nie korzystamy tak naprawdę z tego wszystkiego, co tu wrzucił Sirlin. I tutaj warto wspomnieć, że nie graliśmy z tymi umiejkami, bo każda panda ma swoją umiejkę. Zupełnie to olaliśmy i jakoś nawet nie czujemy potrzeby, żeby w to wchodzić. Nie mówię już o tej wersji umiejek tych light i dark. Każdy narzeka na tą wersję dark, która jest bardzo taka negatywna. Ja trochę grałem z częścią tych umiejętności. Na przykład grałem z tymi takimi zmianami globalnymi. Znaczy, kurczę, ja powiem tak, że to jest fajne, bo to sprawia, że masz, to jest trochę jak, wiesz, jak w Dominionie po prostu, za każdym razem masz inny układ tego stołu, nie? Inaczej gramy na trochę inny, gramy tą samą grę, ale na innych zasadach, nie? Trochę. To jest fajne urozmaicenie, nie? Czy to sprawia, że wiesz, że ta gra jest jakoś zupełnie do góry nogami? No niekoniecznie, ale to jest fajne urozmaicenie. Ale to grałeś nie, ciemnymi umiejętnościami, tak? Ciemne umiejętności są w ogóle nie ten, nie, są bez sensu, nie grywalne. Niegrywalne. Ale mówię... No, tak właśnie.
Tylko chodzi ci o te umiejętności nie, pant, nie umiejętności tak? pant. Są jeszcze takie umiejętności na środku stołu, że po prostu wykładamy jedną albo dwie karty, już tam nie pamiętam jak to było i one globalnie po prostu zmieniają, dla wszystkich graczy zmieniają zasady w grze. Na przykład, nie wiem, tam... Jest... To się chyba nazywa kasyna. Tak, jest ten moduł, no. Mnie z kolei to nie ciągnęło do żadnych kwalifikacji, ale polega... wolę mieć takie czystsze zasady. Na czym polega dowcip, nie? Dowcip polega na tym, że wiesz, grasz to już ileś tam razy i no albo sobie tam wyliczasz prawdopodobieństwa mniej więcej tych układów i je znasz, albo nawet intuicyjnie, nie? Po prostu mózg tak działa, że wiesz, że zauważa, że pewne układy częściej się zdarzają, a inne rzadziej. I tak już grasz na czuja mniej więcej, nie? Czujesz mniej więcej, że o, no, jest szansa, że to Irek uzbiera tego full house'a, którego deklaruje. A te karty właśnie to rozpieprzają, bo sprawiają, że te prawdopodobieństwa zmieniają bardzo mocno wartości, nie? Czyli wiesz, musisz jakby... To tak jak trochę mi przypomina te szachy 960, nie? Gdzie figury też są w losowych układach porozstawiane na stole i nagle wiesz, te twoje paterny, które gdzieś tam mniej lub bardziej świadomie masz. Otwarcia. No tutaj otwarcia nie będzie, tak? Ale po prostu takie zasady, że aha, dobra, są już trzy karty w kolorze, no to już prawdopodobnie kolor się udało zbierać. Szansa na to, że ktoś inny ma kolor, no to tam nie wiem, pewnie 90% jest albo więcej. A tutaj nagle te prawdopodobieństwa się zmienią, nie? Także to jest taki, nie wiem, może to jest na przykład dobre dla ludzi, którzy właśnie jak grasz, jak jedna osoba już sporo pograła w to, a wiesz, a wprowadzasz właśnie jakąś rodzinę czy kogoś takiego z zewnątrz i chcesz mieć też fajną grę, tak jakby taką właśnie na luzie, ale żeby ich nie miażdżyć, tak, w tej grze. Takie osoby, które powiedzmy trochę no nie są doświadczone, tak? Powiedzmy gdzieś tam w szacowaniu prawdopodobieństw, na przykład w ten sposób. A Janek, powiedz mi, jak ty byś się odniósł do tego porównania ze Scapegoatem, bo ty pograłeś w mnóstwo partii w Scapegoata. Czy widzisz potencjał ten właśnie, który odkryliście w Scapegoacie, że to może właśnie po tych 20-30 partiach się rodzić ten taka ciekawa meta gra, czy nie? Czy nie widzisz tego zupełnie? Znaczy, na pewno nie byłaby taka sama jak tam, bo tam jest... No bo tutaj jednak są te układy, które są, wiemy, które jest silniejsze, które jest słabsze, są jakieś prawdopodobieństwa. Więc mam poczucie, że. Tylko chodzi mi taka meta jest taka bardziej. Co robią gracze? Nawet... Czytanie, co robią tego gracze? I tak jak ty często analizujesz, mówisz, nie, no według mnie on mówi prawdę, bo zrobił to i to, nie? No ale to jest takie bardziej wprost i łatwiejsze do uzasadnienia niż to, co jest w Scapegoacie. No bo w Scapegoacie no, różny sposób interpretuje na przykład to, co nam ktoś. Kartę, jaką nam ktoś da, gdy używamy tej akcji trade z nim, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie karty on miał, ta osoba, więc spodziewamy się, że dostaniemy powiedzmy kartę taką, jaką my mamy, że tego samego kozma, którego my mamy, żeby sobie niejako potwierdzić, że mamy to samo, a ta osoba nie ma tego kozma, to daje nam coś zupełnie innego i nie wiadomo, jak to interpretować. No więc moim zdaniem w Scapegoacie jest więcej metagry, no bo bez metagry tam właściwie nic nie ma. No tak, ale bo... tam mi się właśnie skojarzyło z tym uczeniem się odczytywania, bo na początku w Scapegoacie gra się tak strasznie po omacku, a później te ruchy stają się takie bardziej czytelne, nie? No to, aha, to... zrobiłeś to dlatego, bo chciałeś to i to. Tylko no, tam jak się potem wejdzie na ten poziom Tak jak my teraz gramy, że dążymy zawsze do tego, żeby były różne kolory. Ukrywać te swoje intencje. Tak, żeby były wszystkie kolory mniej więcej dostępne w każdym momencie, no bo jak zawsze znika powiedzmy czerwony, to czerwony idzie na poizję. Tak. No to też jest ten element blefu tam, że celowo daję jedyną kartę czerwoną, jaką mam na stół, żeby jednak była jakaś czerwona. Więc w sumie jakby tak na to patrzeć, to jest... To ten blef tam w Scapegoacie, mimo że to nie jest takie oczywiste, no to też tam jest. I blef, i dedukcja. No, coś te gry mają wspólnego, ale
Mi się nie narzuca jakieś porównanie między nimi. Dobra. Podsumowujemy tak. już tak, tak. tytuł? No to... Okej, to jeszcze tylko takie właśnie dwa słowa, że podejrzewam, że jeśli ktoś już lubi, jest dużym fanem pokera, to mu to się nie spodoba. Mhm. Będzie takie poczucie, że no można być spoko, ale w sumie to czemu nie zagrałem po prostu w pokera. I myślę, że już na etapie tłumaczenia taka osoba by, już byśmy ją stracili. No bo mówisz, no to jest tak jak poker i potem trzeba mówić, a tutaj sobie dobierzesz kartę, tutaj sobie masz, o, masz 5 różnych zdolności i dwie z nich, które możesz wykonać 2 razy na koniec ręki, o, a potem jest challenge'owanie i to podejrzewam, że będzie właśnie takie mocne poczucie niepotrzebnego przekombinowania. A z kolei jak ktoś w ogóle, jak ktoś ma uczenie na pokera, no to też mu się raczej nie spodoba, bo no bo to jednak wciąż jest w dużej mierze to. Więc no. Nie wiem, czy łatwo będzie znaleźć współgraczy. No nie, ja nie próbowałem się na stole w to zagrać. No widzisz, i kurczę, właśnie mogę powiedzieć i tak, i nie się zgodzić z tą, bo rzeczywiście mam takie same przemyślenia, że do kogo jest ten produkt, nie? Skoro planszówkowy gracz będzie chciał bardzo optymalizować, bardzo tak grać zachowawczo, pokerzysta woli w pokera, ale komu nie pokazałem tej gry, to mu się podoba. I działałem z dzieciakami, i grałem z tymi osobami tutaj, z którymi gramy w 18, i tutaj z wami na TTS-ie. Jest jakaś magia w tym tytule, która, kurczę, no, mimo wszystko przyciąga. Przynajmniej na razie wszystkie osoby, które poznały ten tytuł, to są zadowolone. No, to dobrze wiedzieć. No, ogólnie moje wrażenia są na plus. Nie, no, Ja podejrzewam, że też, że... Ale w skali 10? W skali 1, 10, 2 plus? Nie, mocne na plus. 2 plus. Na plus. Mocne 2 plus. Natomiast... No w tej chwili mam to ocenione na 7, no. Co u mnie jest wysoką oceną dla gier, które nie grałem jakoś dużo. Ale tak, no takie między 6 a 7, ale 6 też mi jest wysokie. Nie tak mocne jak 6 u Pitona, ale też mocne. 7 u Jana. Nie, znaczy no 6 jest dla mnie takie, że przyzwoite. O. No. Dobra. A ty, Piotrek, jak? Ja powiem tak, ja się zgodzę z Jankiem, że jak ktoś jest, uwielbia Hold'em'a, no to tak spojrzy na to i sobie powie, a Gierunia, nie? No tylko dla mnie, i powie, no dobra, dlaczego nie zagramy w Hold'em'a? No to ja odpowiem tak, że nie mamy teraz 3,5 godziny tutaj i 4 wytrawnych graczy do pokera, tylko chciałem sobie z babcią zagrać, prawda? I tutaj z kolegą, który gra w 18 akurat się zebrało i wszyscy siądą do tej gry, wszyscy coś tam zagrają, wszyscy według mnie się będą właśnie dosyć fajnie bawić i zagramy sobie to w 20 minut, a nie w 3,5 godziny. I więcej będziemy mieli decyzji, więcej rzeczy zrobimy, tak? To, co powiedzieliście też, tak? Wy to powiedzieliście, że po prostu jest więcej mechanik, tak? Czy Irek tak powiedział, że więcej mechanik tych planszówkowych, ale też takie większe agency będziemy przy stole czuć, że większy wpływ mamy na rozgrywkę. No i dla mnie to nie jest gra, którą ja po prostu... będę cały czas krzyczał, że grajmy to, grajmy, grajmy, ale jak ktoś zaproponuje, to nie wyobrażam sobie, żebym to odmówił no ja nie miałem w to jeszcze słabej partii. Właściwie za każdym razem była fajna i nigdy nie było, nigdy się nie kończyło na jednej rozgrywce. I to jest ta magia gier też Sylwina, nie? Ja na to niby trochę narzekam, że ona jest za krótka, ale to jest... Ja cały czas wracam, bo to naprawdę, ja czuję dokładnie tą samą emocję, jak byłem tym dzieciakiem i kończyłem grać, prawda, w Mortal Kombat na automacie 11-letnim i to nigdy nie mógł być jeden żeton, to nigdy nie mógł być jeden żeton. To zawsze się szło z garścią tych żetoników do tego automatu. Jak się nawet skończyły już wszystkie żetony, to jeszcze człowiek stał i patrzył, jak te animacje tam się odgrywają i sobie wyobrażał właśnie, że następnym razem to się odgryzę, następnym razem to zrobię to. I tu jest to samo, tak? Jest jedna partia, jeden żetonik i od razu jest druga i trzecia i no chłopaki już muszą iść, no kurde, no i tak człowiek sobie jeszcze myśli, no następnym razem to im pokażę. No jest to dla mnie świetny tytuł, który pozwala mi trochę bezstresowo wejść w taką sytuację pokerową, nie? Gdzie nie obstawiam swoich pieniędzy i mogę z żartem takim z tym wyobrazić sobie siebie właśnie jako tego pana z cygarem, szklaneczką whisky i stosem żetonów, który szybko topnieje. Na szczęście wróżka za wróżka co chwilę dorzuca. To jest piękna mechanika. Do bankruta.
Dla mnie świetny tytuł, świetna gra blefu. My ostatnio, przez ostatnie miesiące ogrywamy większość, jakoś tak się zdarzyło, lekkich tytułów. No i ten tytuł naprawdę... mimo takiej, kurczę, no z jednej strony małej głębi by się wydawało, to ma w sobie jakąś taką magię, która przyciąga. Zawsze ktoś puści żart. Jest duża przestrzeń właśnie do takiej towarzyskości przy tym tytule i to mi się strasznie podoba. Nie siedzimy w swoich tablo, licząc punkty, tylko właśnie wspólnie tworzymy tą historię hazardu właśnie. Że tak, bo u nas na stołem tam zawsze są jakieś chamskie docinki, natomiast według mnie ta gra się też by broniła, jakbyśmy wszyscy siedzieli w takiej śmiertelnej ciszy i z tymi okularami i czapeczkami na głowach i w tych innych burkach jeszcze pozasłaniani. No ale ktoś by parsknął. To też, ale wiesz, że to nie jest gra, gdzie właśnie musimy dziamać buźkami, żeby było fajnie i było przyjemnie, nie? Że to i tak by było spoko. I tak by było spoko, i tak by ktoś właśnie na koniec powiedział, no kurde, no niemożliwe, nie? No po prostu te emocje by się i tak odpalały, że nie miałeś prawa tego układu zrobić. Nie wiem, no ja mówię, ja jestem rozdarty, jeżeli chodzi o to gry, nie? Bo ja jej mieć nie muszę, ale mówię, no nie wyobrażam sobie, już to wiesz, no, nawet właśnie Janek, nie? Cały czas właśnie zaprasza i tak sobie się kurzy. No to nawet z chęcią, mimo że jestem zmęczony, to siądę, bo do niej się siada, ona jest lekka, jest przyjemna, a budzi emocje, tak? Przynajmniej we mnie, więc szybko się kończy. No i kolejny plus tego, że jest krótka. Tak. Tak, znaczy, tak. Nie jest to duży koszt, żeby siąść do jednej rozgrywki. Tak. Faktycznie, jakby ona trwała, nie wiem, półtorej godziny czy coś, to mogłoby być tak, żebym częściej odmówił tej partii niż właśnie tak jak teraz wygląda ta rozgrywka. No, także widzicie, sam sobie zaprzeczam. No, ale to ciekawe wnioski wyciągnęliśmy, także fajnie. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie. No, polecamy, tak jak słyszycie, gra nam się podoba. Zobaczymy za te kolejne 10-20 partii, jaki będzie dalej status, werdykt, ale no, myślę, że będzie jeszcze lepiej. Także dziękuję serdecznie, Irek. Galatulo. I Piotrek, dzięki wielkie. Cześć, hej. Stopa. Kurde, nawet nie sprawdzam, czy się nagrywa, ale chyba jest. Dobrze.